Austria siedmiokrotnie grała na Mistrzostwach Świata, awansowała też w 1938 roku, ale musiała się wycofać ze względu na Anschluss. Pierwszy mecz reprezentacja Austrii rozegrała jeszcze w czasach istnienia Austro-Węgier. Najlepszy wynik Austrii na mundialu to trzecie miejsce w 1954. Wunder Team, czyli cudowna austriacka drużyna z lat 30. To pierwsza grająca futbol totalny ekipa, niepokonana przez ponad półtora roku, a wyeliminowana w 1934 po uznaniu gola Włochów w półfinale, czyli wepchnięciu bramkarza do bramki. Na Igrzyskach Olimpijskich 1936 zostali wyeliminowani przez Peru, ale grali dalej po tym, jak podobno pod naciskiem Adolfa Hitlera Peru się wycofało. Fair play nie pokazali też w słynnym meczu w Gijón w 1982 z RFN. 1-0 bez walki wyeliminowało Algierczyków. Z naszych pojedynków z Austrią najbardziej zapamiętamy ten z Howardem Webbem na Euro 2008. Pojedynek Austrii z Węgrami jest drugim najczęściej granym meczem reprezentacji w historii. Częściej spotykają się tylko Argentyńczycy z Urugwajczykami. Na Euro 2016 jechali jako drużyna niepokonana w całych kwalifikacjach, a skończyli turniej z jednym punktem i ostatnim miejscem w grupie. A to już szafa fana i czerwona koszulka reprezentacji Austrii. To bardzo ładny komplet Pumy z logo federacji i przede wszystkim orłem odbitym na piersiach. Do tego minimalne białe akcenty i metki potwierdzające, z jak ekologicznego materiału jest ta koszulka zrobiona. Mistrzostwa się kończą, ale szafa fana działa dalej. Pamiętajcie więc o nowych odcinkach dzięki subom i dzwonkom. Na razie!